Hej, z tej strony Jessa, witam Was w pierwszym vlogmasie na moim kanale w tym roku. Zapraszam Was do oglądania filmów w każdy wtorek, w każdy czwartek i w każdą niedzielę. Trzy filmy tygodniowo to jak dla mnie i tak dużo i mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z moim planem i wszystko wyjdzie tak, jak ja bym chciała, aby wyszło. I słuchajcie, moje vlogmasy to na pewno nie będą takie typowe świąteczne vlogi, dlatego że już w piątek lecimy w miejsce, w którym teraz jest ciepło, a także jest to miejsce, w którym tak naprawdę większość osób nie obchodzi świąt Bożego Narodzenia, więc zobaczymy, jak to będzie z tym świątecznym klimatem, ale jest mnóstwo innych twórców, którzy Wam pokażą, jak będą dekorować dom, jak będą ubierać choinkę, robić pierniczki i tak dalej. U mnie może zrobimy grzane wino i będą palmy, więc będą to bardziej takie normalne vlogi. Trzy razy w tygodniu. Dzisiaj taki domowy, bardziej organizacyjny, powiedziałabym, vlog. Zdradzę Wam, dokąd się wybieram. Zdradzę Wam także szczegóły rozdania, które zaplanowałam sobie na ten świąteczny czas. Także teraz już bez przedłużania zapraszam Was do spędzenia 1 grudnia razem ze mną. Odkąd pokazałam Wam na Instagramie mój nowy telefon, to cały czas dostaję od Was pytania. Ja telefon zmieniam tak co 2 lata, dlatego że jest to po prostu moje narzędzie pracy. Dla mnie bardzo ważna jest kamera, ale uważam, że tak co 2 lata jest ok. Nie potrzebuję kupować nowego iPhone'a co rok, jak wychodzą nowe modele. I teraz cały czas miałam 10 Plus i kupiłam 12 Pro, ten mniejszy. I powiem Wam, że ten mniejszy nie spodobał mi się, bo tak byłam przyzwyczajona do dużego, że wybrałam się do Apple jeszcze raz i wymieniłam na 12 Pro Max. Jest to najnowszy telefon w kolorze Pacific Blue. Ja mam 128 GB pamięci. To mi jak najbardziej wystarczy. W moim poprzednim miałam 64 GB. Bardzo podoba mi się ten kolor. Jest to całkiem coś nowego. Takiego koloru jeszcze nigdy nie było i jak do tej pory świetnie mi się sprawdza, ale jest bardzo duży i jest bardzo ciężki. Jest cięższy i większy od mojej 10 Max, więc zastanówcie się dobrze, jeśli nie pracujecie na telefonie, to wydaje mi się, że 12 Pro Wam wystarczy, ale jeśli właśnie robicie coś telefonem, to naprawdę ten większy wyświetlacz jest bardzo, bardzo przydatny. Dobra, koniec tajemnicy. W końcu Wam powiem, dokąd się wybieramy. I tak wiele z Was już wie, bo było bardzo dużo poprawnych komentarzy. Zastanawiałam się, czy zostawić to sobie na niedzielnego vloga, czy powiedzieć o tym na Instagramie, ale tak ostatnio na live'ie na Instagramie właśnie mówiłam, że powiem Wam w pierwszym vlogmasie, także chcę dotrzymać mojego słowa. I uwaga, uwaga, w piątek lecimy do Dubaju. Kto by się spodziewał, że lecimy do Dubaju? Były też komentarze, że USA, ja bardzo bym chciała, ale z tego co wiem, to dla turystów granice w dalszym ciągu są zamknięte, także w przyszłym roku na pewno, bo w tym roku nie byłam jeszcze w USA, ale trzeci raz lecę do Dubaju. Ja się cieszę, bo będzie słońce, będzie Priscilla, moja koleżanka z Ekwadoru, razem będziemy sobie znowu mieszkać, tak samo jak podczas kwarantanny w marcu, będziemy uczyć się hiszpańskiego, chodzić na plażę, robić grzane wino i tak dalej, więc to będą takie luźne, fajne vlogi z dobrą energią, z dobrym humorem, który powoli mi wraca, tak jak możecie zobaczyć, ze zwiększoną siłą każdego dnia, także mam nadzieję, że się cieszycie, że będzie coś innego w moich vlogmasach właśnie niż choinka i tak dalej. Ja się bardzo cieszę i dla mnie było to bardzo ważne, aby lecieć do miejsca, w którym mam znajomych, a w Dubaju przez te 5 lat poznałam naprawdę bardzo dużo osób, także nie będę sama i to jest dla mnie ważne. Na święta moi rodzice powiedzieli, że i tak raczej nie pojadą do Polski, więc dla mnie to było wtedy jasne, że lecę do Dubaju, bo planowałam polecieć tylko na Sylwestra, ale mówię, dobra, jak nie jedziemy na święta do babci do Polski, to w sumie polecę do Dubaju już teraz na początku grudnia i zostanę do 12 stycznia, więc taki jest teraz mój plan. Będzie dużo słonecznych vlogów, a ja teraz zabieram się jeszcze za jakieś ostatnie przygotowania, za jakieś ostatnie zakupy online, które muszę zrobić przed wyjazdem. Dajcie znać, jak tam Wasze szalone zakupy podczas ostatniego weekendu. Ja powiem szczerze, że jestem z siebie dumna, bo kupiłam tylko błyszczyk, który chciałam już od jakiegoś czasu i kupiłam moją maseczkę do twarzy na noc, która mi się skończyła, także nic więcej do mojego koszyka nie wleciało podczas Black Friday, Cyber Monday i tak dalej, ale już na początku grudnia, teraz w tym pierwszym vlogmasie chciałabym Wam pokazać stronę, którą przedstawiałam Wam już kilka razy. Dzięki tej stronie możecie oszczędzać tak naprawdę przez cały rok, więc będzie teraz świetna na jakieś zakupy świątecznych prezentów i tak dalej. I jest to oczywiście Letyshops. Letyshops oferuje Wam cashback, czyli zwrot gotówki i działa to tak, że oni dostają prowizję od tych wszystkich sklepów, które tutaj są i tą prowizją się z Wami dzielą. Tak jak możecie zobaczyć, teraz jest już to ponad 3000 sklepów. Chyba ostatni raz, jak pokazywałam Wam Letyshops, to było jakieś 2000 sklepów.
zakupów i ten cashback codziennie też jest podwyższony. Dzisiaj na przykład 7 razy w Pepe Jeans, 7 razy w Ole Ole, także możecie sobie sprawdzać, jeśli Was interesuje jakiś konkretny sklep i czuwać nad tym. Ja akurat, tak jak Wam mówiłam, muszę zrobić jeszcze zakupy na Sephorze, bo mówiłam to w moim Get Ready With Me, że wszystko mi się kończy, puder, podkład i tak dalej. I tutaj mam wtyczkę Letty Shops, która mi od razu pokazuje, że w Sephorze mam aktualnie 3,5% zwrotu gotówki, więc ja ją sobie aktywuję. Wtedy mogę robić moje zakupy i oszczędzam sobie troszeczkę na nich. Pokazuję Wam to oczywiście teraz na polskich stronach, ale Letty Shops działa też w Niemczech. Tutaj mi się pokazuje, że wtyczka jest już aktywna, więc zainstalujcie sobie tą wtyczkę, zarejestrujcie się na Letty Shops. To naprawdę trwa 30 sekund, jest to banalnie proste. Każdy może to zrobić i możecie oszczędzać na Waszych zakupach. Jadę szybko do drogerii, aby kupić już wszystkie kosmetyki, które potrzebne mi są na wyjazd, tak aby mogła zacząć się pakować. I zawsze jak jestem u rodziców, to cieszę się, że czeka na mnie autko, że mogę iść i sobie pojeździć, bo w Warszawie nie miałam auta. Ja mam moje prawo jazdy od 2 lat, więc wiadomo, bez praktyki człowiek wychodzi z wprawy, także cieszę się zawsze bardzo, że mogę sobie tutaj pojeździć i zrobiło się tak niesamowicie zimno. Wczoraj koło 2 rano, jak wyjrzałam przez okno, to był tak piękny śnieg. To była po prostu jak jakaś scena z filmu, było tak przepięknie, takie prawdziwe, wielkie płaty śniegu i cała ulica, wszystkie auta były pokryte takim puchem, że przez chwilkę nawet poczułam tą magię świąt, ale dzisiaj rano oczywiście jest już błoto, jest szaro, buro, ponuro, jest mróz, więc tyle było tej świątecznej atmosfery, ale przynajmniej przez chwilę poczułam się jak w reklamie Coca-Coli, zanim będą już tylko palmy, morze i plaża. Pokażę Wam moje zakupy z drogerii, bo wiem, że zawsze to Was interesuje i są to tylko i wyłącznie rzeczy, które zabieram ze sobą do Dubaju. Opa. Dobra, słuchajcie, za to wszystko, gdzieś mam tutaj paragon, ja zapłaciłam w niemieckiej drogerii 35 euro, to jest jakieś 160 zł. Mam tutaj sporo produktów do opalania, mam 30, mam 20, tutaj jest 15 i tutaj jest mój ulubiony olej na piękną, głęboką, brązową opaleniznę. Ale ja to zawsze powtarzam, używamy tego produktu tylko w połączeniu z wyższym filtrem, bo inaczej zrobicie sobie krzywdę, ale jak chcecie mieć właśnie taką piękną, głęboką opaleniznę, to ja już od lat polecam ten produkt i go uwielbiam. Następnie obowiązkowo balsam do ciała codziennie, żel pod prysznic, tutaj mam taki mały lakier do włosów i mały suchy szampon, zawsze się przyda. Pasta do zębów, pasta wybielająca, której też już używam od jakiegoś czasu. Baciki, ja akurat lubię te duże, nowa szczoteczka do zębów i szampon oraz odżywka. I oto zawsze jest mnóstwo pytań o pielęgnację moich włosów. Słuchajcie, ja używam tego, co mamy aktualnie w domu lub kupuję jakieś produkty z drogerii. Bardzo lubię Pantene Pro V, ja zwracam uwagę na to też, jak te produkty pachną i szczerze praktycznie nigdy nie czytam składu, bo moje włosy nie są jakieś bardzo trudne. Tutaj akurat już widzę, że jest to produkt bez silikonu, więc zobaczymy. Pierwszy raz wzięłam tę serię. Zobaczymy, jak mi się będzie sprawowała, więc tak to wygląda. 160 zł za te wszystkie produkty. Najbardziej nie lubię tej części moich wyjazdów kupowania tych wszystkich rzeczy. Dobrze, że dużą część z kosmetyków mam też jeszcze w domu, jakieś tam olejki do włosów i tak dalej. Ci z Was, którzy oglądają moje vlogi już od jakiegoś czasu, może pamiętają takie rozdania, kiedy w moich vlogach ukrywałam różne cyferki i różne literki i później na koniec była jakaś nagroda, po ostatnim vlogu było jakieś hasło, które mogliście do mnie wysłać i postanowiłam, że teraz na ten czas świąteczny zrobię to samo, czyli od tego vloga do ostatniego vloga 22 grudnia w każdym filmie będzie ukryta albo cyfra, albo literka i na koniec będziecie mogli po prostu wysyłać do mnie to hasło i zdobywać nagrody. Jeszcze nie wiem, czy zrobię właśnie jedną taką dużą paczkę, czy zrobię 2-3 mniejsze paczki, ale na pewno chciałabym, aby w tych paczkach znalazły się wszystkie produkty, które ja polecam, które ja lubię, czyli na przykład produkty Laneige, mojej ulubionej marki kosmetycznej, jeśli chodzi o pielęgnację cery, na przykład karta podarunkowa do mojego ulubionego sklepu online, czyli Azos, więc jakoś to skomplementuję tak, abyście dostali wszystko to, co ja lubię i zobaczę właśnie, czy będzie to jedna paczka, czy dwie paczki, czy trzy paczki.
Oczywiście będą też pocztówki tutaj na Mikołajki, pewnie na YouTubie, ale najwięcej pocztówek zawsze rozdaję na Instagramie. Także obserwujcie mnie na Instagramie, mam zamiar udzielać się troszeczkę bardziej, jak będę w Dubaju, na moim Instastory. I dzisiaj ten vlog to jest naprawdę taki vlog informacyjny, to w ogóle z vlogmasem nie ma nic wspólnego, także nie mam dzisiejszego vloga zamiaru nawet nazywać vlogmasem i nie dodam chyba nawet intro, bo nie było dzisiaj tutaj nic, absolutnie nic świątecznego, ale chciałam tak na YouTubie Wam o tym wszystkim powiedzieć, czyli o tym, że możecie spodziewać się filmów w każdy wtorek, czwartek i niedzielę, o tym, że lecimy do Dubaju i o tym, że będzie rozdanie i żebyście szukali w każdym vlogu literki albo cyferki. Dokładnie tak. I wtedy będą fajne nagrody. I na dzisiaj to by było na tyle. Moi rodzice wracają, byli na chwilę w Polsce u taty w fabryce. Dzisiaj wracają, więc idę troszeczkę posprzątać. Idę zamówić coś do jedzenia, zmontuję ten film informacyjny, wrzucę na kanał i oficjalnie od następnego vloga zaczynamy vlogmas i następny vlog już będzie fajny, zabiorę Was ze sobą do Frankfurtu, zobaczymy jak wygląda miasto w tym dziwnym roku 2020, czy w ogóle coś się dzieje, kupimy jakieś prezenty dla Priscilli świąteczne do Dubaju, ale za dużo też nie zdradzam, zobaczymy gdzie nas nogi poniosą w tym pierwszym prawdziwym vlogmasie, który pojawi się już w czwartek. Także zapraszam do oglądania, zapraszam do subskrypcji mojego kanału i widzimy się za kilka dni. Pa i buziaki.